O, już jesteśmy. Za nami 50 minut fajnej rozmowy. Dziękuję Ci, Małgosiu. Mam nadzieję, że Państwo też to poczuli. Jestem ciekaw, jak Wam przypadnie do gustu to, o czym dyskutowaliśmy i co mówiła Małgosia. Możecie napisać do nas na adres kontakt@4wymiar.org albo do Małgosi w mailu. To wszystko będzie w podpisie tego filmu, który opublikujemy. To jeszcze wspomnę, Tak, że. zapraszam też do zadawania pytań na profilu LabLife, bo dzięki temu wszyscy mogą korzystać i to jest bardzo ważne dla ludzi, żeby rozmawiać na te tematy. Tylko jeszcze wspomnę, że udało nam się zrealizować to wydarzenie dzięki wsparciu dzielnicy Bielany i firmy Matexi, którzy są z nami i są też w tych okolicznościach, które się zmieniają, więc to jest dla nas ważne, że możemy mieć oparcie w Was, którzy nas oglądacie i śledzicie, ale też w osobach, które decydują o tym, że mamy robić to dalej i nam kibicują. I Tobie dziękuję, Małgosiu, za to, że zawsze możemy liczyć na Twoją obecność, na Twoją wiedzę i inspirację. Dziękuję. To będę prosił o więcej takich inspiracji, bo zachęcony tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, chciałem zapytać Cię, co zrobić, żeby rodzice byli szczęśliwi, bo wtedy dzieci będą również szczęśliwe. No to jest warunek, tak? Nawet jak rozmawiam z dorosłymi dziećmi, bo to są moi klienci głównie, czy moi studenci, i pytam ich, czy bez względu na to, ile masz lat, teraz, jak masz te 30, czy 40, czy 50 lat, nie marzyłbyś, czy nie marzyłabyś o tym, żeby twój tata i mama byli szczęśliwi, spełnieni, zajęci swoim życiem z radością, nawet nie mieli czasu dla ciebie, tylko po prostu zajmowali się szczęśliwi tym, czym się zajmują. To wszyscy mówią, że tak, o to z wielką ulgą by chcieli, żeby w końcu ci rodzice zajmowali się czymś, co im daje szczęście. No i to jest nasze największe wyzwanie, bo to uwalnia dzieci od tego, od tej takiej odruchowej potrzeby niesienia razem z nami naszej niedoli. Dzieci stają się po prostu uczestnikami naszej niedoli, jeżeli my żyjemy w niedoli. Więc takie świadome uruchomienie w sobie decyzji i umiejętności polepszania swojego dobrostanu jest bardzo odpowiedzialnym działaniem, który zmienia programy epigenetyczne na wszystkie przyszłe pokolenia. Więc może to nas zachęci, żeby zaczynać od siebie. Nie w sensie takim, że okej, okay, trudno, róbcie co chcecie, ja teraz mam wolne, jadę na ryby albo idę do teatru. Tylko jak ja mogę stworzyć kontekst, w którym żyję, w taki sposób, żebyśmy wszyscy czerpali z tego pełni. To są trudne rzeczy, bo nawyki są silne, ale to jest jedyna przeszkoda. Nawyki są silne. Jeśli nie zmienimy tej decyzji, to ona nas zawsze doprowadzi do dobrych rozwiązań. Nie poganiajmy, bo oczywiście ja mam takie głosy. No dobrze, ja robię praktykę koherencji od tygodnia, ale cały czas nie czuję tego tak mocno, jak powinnam. Ale ja nie wiem, jak ktoś powinien. Chodzi o to, żeby to robił po prostu i w którymś momencie zaczyna pojawiać się równowaga, zaczyna pojawiać się ulga, zaczyna być spokojniejsi. Jest taki ważny aspekt tego wszystkiego, że my nie jesteśmy w stanie wspierać naszych dzieci ani naszych partnerów w tym dobrym samopoczuciu, dopóki sami się czujemy źle. Znaczy to spróbuj wprawić twoją żonę w zachwyt, kiedy jesteś na maksa wkurzony albo znużony i udajesz, że jeszcze próbujesz siebie wykrzesać odrobinę energii, a tak naprawdę najchętniej byś trzasnął drzwiami i wyszedł. Ale to nie musi być żona, jeśli wejdę w słowo, to wystarczy kogoś obok, nie Oczywiście. tak bliskiego, to przecież czuć od razu. No a żona to największe wyzwanie i dziecko. No My właśnie. chcemy mieć prawo bycia sobą. Ja sama pamiętam ten argument z wczesnych okresów mojego małżeństwa, kiedy ja mówiłam, no chyba przy tobie mogę być sobą i mogę być niezadowolona w końcu w tym domu, a nie muszę być cały czas zadowolona. No tak. No właśnie, my chcemy mieć prawo do bycia sobą i tak powinno być, pod warunkiem, że sami zajmujemy się tym byciem sobą i sami się opiekujemy tymi słabszymi momentami, a nie oczekujemy, że wszyscy teraz ucichną, pójdą na miejsce i będą czekać i nie przeszkadzać mi i będą szczęśliwi,
ale mają czekać, aż ja dam znak, że już mogą zacząć oddychać. Więc te oczekiwania nam to utrudniają. Jeżeli mamy oczekiwania wobec samych siebie, to mamy większe szanse. I naprawdę bądźmy dla siebie wyrozumiali. My nie musimy być idealni. Chodzi o to, żebyśmy się zgodzili na to, że możemy cierpliwie, krok po kroku, dzień po dniu, dawać sobie samym trochę życzliwości, trochę cierpliwości. Ja często pytam ludzi, okej, a co ty byś zrobił, gdyby ktoś do ciebie przyszedł z takim tematem, że mam już wszystkiego dosyć, na przykład. I jak byś doradził swojemu przyjacielowi albo swojej przyjaciółce? I okazuje się, że my mamy bardzo dużo mądrej wiedzy dla kogoś, ale nie mamy jej dla siebie. Więc jeśli jest coś, co nas nuży, męczy, trapi, to po prostu wrzućmy to na tapetę, zróbmy z tego temat naszych poszukiwań, pogadajmy z kimś, pójdźmy do kogoś, stańmy przy tym problemie, zapytajmy się najlepiej naprawdę eksperta, bo tu nie chodzi o to, żeby wyciągnąć flaszkę i wypić butelkę wina i czy tam dwie i się wyluzować, chociaż to też pomaga, no właśnie. Często. Więc nie chodzi o to, żeby się odciąć od problemu, tylko chodzi o to, żeby się mu przyjrzeć, żeby go poznać, żeby zobaczyć, jakie za tym stoją możliwości, jakie ograniczenia i co ja mogę zrobić, jak ja mogę siebie potraktować, jak ja potrzebuję do siebie coś powiedzieć, żeby to jakoś obłaskawić, bo no, trudność jest taka, że my chcemy wszystko natychmiast teraz i mamy oczekiwania, że świat nam to przyniesie, a jak nam nie przynosi, to albo coś z nami jest nie tak, albo coś ze światem jest nie tak. I te oczekiwania i osądzanie siebie, bycie krytycznym, no niestety jest trudne. A czy są jakieś takie konkretne ćwiczenia oprócz kochania serca, oprócz oczywiście, że jest. Uwalniania? Jest mnóstwo ćwiczeń. No na przykład, Małgosiu, na przykład. Jest mnóstwo wiedzy, ale wszystko zależy od tego, gdzie zaczynam. No wyobraź sobie teraz, że jesteś, nie będzie ci pewnie trudno sobie to wyobrazić, że jesteś mężczyzną, który ma na utrzymaniu rodzinę i który nie ma pracy. I nie wiadomo, kiedy będzie miał tą pracę i nie wiadomo, z czego będzie żył. No i na razie załóżmy, jest pierwszy tydzień, więc da radę. Tak. Ale na przykład to już jest 2 lata. I nic się nie zmieniło. No i jeżeli ktoś wtedy raczej jest w bardzo ciężkim stanie i ten stan się objawia w różny sposób. Znaczy albo jesteśmy bardziej nerwowi, albo jesteśmy bardziej apatyczni, albo mamy już straszne długi, albo jesteśmy zniecierpliwieni, albo załamani, albo mamy po prostu depresję i jesteśmy nieszczęśliwi. No to jeśli mówimy o takich poważnych stanach, to naprawdę trzeba koniecznie do kogoś pójść, kto jest ekspertem od stanów dyskomfortowych, przewlekłych i poprosić o wsparcie. I mamy teraz na szczęście takie możliwości. Mamy ekspertów, mamy medycynę, mamy leki, mamy zioła, które są bardzo zdrowe i które uruchamiają nasz system odpornościowy. Bo naprawdę trzeba to zrozumieć, czy warto to zaakceptować, że to nie problemy, trudności czy wirusy nas zabijają, czy niszczą nasze życie, tylko to, że nasz system odpornościowy i emocjonalny jest w słabej kondycji. A tylko my możemy o niego zadbać. Jeżeli my mamy silny, sprężysty system odpornościowy, nie mówię tylko o immunologicznym, ale w ogóle takiej odporności życiowej. Mentalnym w ogóle. Jeżeli my mamy silny system odpornościowy, jeżeli mamy wysoką tak zwaną sprężystość emocjonalną, czyli szybko wracamy do równowagi po różnych trudnych wydarzeniach, to wtedy my sobie ze wszystkim damy radę. I wtedy my mamy energię i czujemy, że żyjemy i możemy sobie zrobić przerwę od myślenia o problemach, możemy sobie wziąć kąpiel, możemy wyjść na spacer, możemy namalować obraz, potem wziąć to na tapetę, zrobić burzę mózgu, zrobić naradę i próbować, aż znajdziemy rozwiązanie. Ponieważ życie no, nie mija od tego, że są problemy. Nie kończy się dlatego, że są problemy. Ono dalej trwa i trzeba coś z nim zrobić. Gdybym miał odpowiedzieć na twoje pytanie o wyobrażeniu sobie tego człowieka, który tam po 2 latach
jest w tej sytuacji, to myślę, że to byłoby, trudne emocje, ale myślę, że wcześniej zacząłbym robić coś, do czego mnie namawiałaś i namawiasz też inne osoby na twoim kursie, czyli do zrealizowania tych mikromomentów szczęścia. Tak, to trzymasz w ręku? Wiesz co, nie, może on się po prostu tu buja i nie słyszysz, nie? Buja i są jakieś szumy. Okej, okay. Przepraszam, bo tam u góry trwa remont i czasami mogą Państwo słyszeć jakieś uderzenia. Słychać, jak o coś zaczepia po prostu. Aha, dobra, coś spróbuję z tym zrobić. No. Ale wracając... Tak, wracając powiem, wracam do tego, że jeśli stan jest ciężki, to idziemy do eksperta. Tak. A jeżeli jest tak, że jest po prostu gorszy dzień, czy gorszy tydzień, albo już chcemy koniecznie coś zmienić, to jest taki dobry moment, to zacznijmy robić małe kroki. To znaczy, ja namawiam wszystkich od lat, ja to nazywam mikromomenty pozytywności, żebyśmy tworzyli tę kolekcję mikromomentów pozytywności. Z bardzo prostego powodu, ponieważ taka jest nasza fizjologia. Emocje pojawiają się w organizmie człowieka na chwilę. To jest jakby wyrzut tej chemii. One są przez parę sekund czy parę minut, nasycają się, dochodzą do jakiegoś poziomu i się rozładowują. Czyli ładujemy i rozładowujemy. Jak ten paseczek w telefonie. Musi się załadować, a potem musi się rozładować. I my, chemia emocji jest taka, że emocje dyskomfortowe działają kilkakrotnie silniejszą moją chemię niż emocje komfortowe. Znaczy, one muszą nas zmusić do działania natychmiast. Emocje komfortowe muszą być powtórzone wiele razy, żebyśmy my lepiej się z nimi skontaktowali, żebyśmy naprawdę je poczuli. Bo to jest taka różnica, jakbyśmy wypili jakiś eliksir 5% i 50%. Więc jak chcemy być w tym samym stanie, to ten 5 trzeba wypić parę razy. 10 razy, tak. I ten kawałek 50%. Bo te 50% rozumiem, to są te trudniejsze emocje, nieprzyjemne. No, jeżeli ktoś ma silniejsze stężenie, to szybciej na nas działa w krótkim czasie, bo my musimy dostać kopa, żeby uciekać przed zagrożeniem. Emocje dyskomfortowe mają takie przeznaczenie, że muszą uruchomić w nas działanie. Ale jeśli one wynikają z naszych przemyśleń, z naszych nastrojów, z tego, że ciągle mielimy jakiś temat, nawet jeżeli nam nic nie zagraża, to chemia tych emocji jest w organizmie cały czas obecna i to jest dla nas szkodliwe. I my wtedy potrzebujemy chemii emocji wspierających, żeby wyrównać naszą homeostazę, czyli równowagę wewnętrzną. I jeśli świadomie sięgam do sytuacji, które wywoływały we mnie uczucia pozytywne, czyli te emocje wzniosłe, to wtedy wyrównuję tą chemię. Więc ja mogę tyle razy, ile chcę, bo kto mi zabroni, wracać do momentów z tego dnia, z wczorajszego dnia, czy z ostatniego tygodnia, czy z życia mojego dziecka, czy z życia z moim partnerem. To są rzeczy, które naprawdę mnie inspirowały, cieszyły, radowały. I to są chwile. To są chwile, kiedy ja rano kocham sobie zrobić kawę i kocham ten moment, kiedy w całym domu pachnie kawą, kiedy się budzę i jestem jeszcze taka nierozruszana. Albo ten moment, kiedy właśnie wychodzę, wzięłam prysznic i czuję, że się orzeźwiłam. Albo zapach na spacerze wiosną i te pierwsze, wiesz, trele sikowe, które budzą cały świat do życia. I te momenty, kiedy ja jestem zanurzona w myśleniu o problemach, my ich w ogóle nie zauważamy, ale one są obecne. Więc tworzenie kolekcji mikromomentów pozytywności polega na tym, że ja codziennie świadomie wracam do takich momentów w ciągu dnia, w których było fajnie, nawet jeżeli ja to pominęłam, żeby poczuć, co ja czułam w tym momencie. Co ja czułam, kiedy czułam zapach tej kawy, co ja czułam, kiedy patrzyłam na zachód słońca, co ja czułam, kiedy zobaczyłam kogoś, kogo dawno nie widziałam, a kogo bardzo lubię, co ja czułam, jak dostałam dobrą wiadomość. I staram się wracać do tych emocji i czuć je jeszcze raz i utrzymywać je jak najdłużej w ciele. Więc ja proponuję, zróbmy sobie taki dziennik mikromomentów pozytywności. Codziennie wieczorem zapiszmy kilka rzeczy, które właśnie były takimi momentami, ale zapiszmy, to nie wystarczy tylko zapisać, tylko poczuj, co wtedy czułeś, nazwij to i staraj się utrzymać to w ciele.
Więc to po paru tygodniach zaczyna kodować nowe nawyki i nasz automatyczny mózg no, godzi się z tym, że właściciel mózgu sobie życzy zauważać miłe rzeczy i nam podrzuca te coraz bardziej świadomie te informacje, więc siłą rzeczy nasza równowaga jest w lepszej kondycji niż gdybyśmy myśleli tylko o problemach. Ale to musi wyjść z tej decyzji już świadomej, z tej odpowiedzialności za swój stan. I warto jest pamiętać, że jeżeli to jest bardzo trudne, albo jeśli ja próbuję, ale nic z tego nie wychodzi, bo ciągle wracam do tych pętli martwienia się, no to jest informacja, że w organizmie jest za dużo chemii tych emocji dyskomfortowych i wtedy możemy sięgać po techniki uwalniania. Mhm. I wczoraj chyba wspominaliśmy o tym, że te techniki uwalniania można znaleźć na SoundCloudzie czy na aplikacji MyOla. O MyOla nie mówiliśmy, zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ale to możemy powiedzieć na koniec. Tak, jest też aplikacja myola.pl, to jest aplikacja, którą ja współprojektowałam i tam w zakładce ja są techniki uwalniania i bardzo je polecam, po prostu je róbcie. Działają, nie działają, usypiać będziecie na początku, ok, nie szkodzi, po prostu je róbcie. Z tej odpowiedzialności za to, że możecie być wolnymi, szczęśliwymi ludźmi, żeby mieć fajne życie, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce i po prostu mieć na nie jakiś wpływ, a nie ciągle być ofiarą różnych zewnętrznych wydarzeń. I to działa niewiarygodnie na naszych bliskich i na nasze dzieci, bo nasz nastrój się zmienia, nasze dzieci od razu to czują. I nasi bliscy to czują. No i po prostu, no wiesz, no wyobraź sobie, no nie ma lepszego widoku, niż wracasz do domu i widzisz pogodną, rozpromienioną i zachwyconą tobą żonę. I nie ma lepszego widoku, niż mąż, który wraca stęskniony i uśmiechnięty i cieszy się tym, że teraz się napijemy herbaty. No po prostu nie ma nic lepszego. I wtedy dzieci są naprawdę szczęśliwe. I bezpiecznie, czują się bezpiecznie. I czują się bezpiecznie, bo to są rodzice sobie dają radę i wtedy dziecko nie musi dźwigać za rodziców, może się zająć zabawą, poznawaniem świata. Może nie zawraca wtedy głowy, może nie chce uwagi, bo czuje, że ta uwaga rodziców jest równie ważna, jak ta uwaga, którą rodzice sobie poświęcają, jest równie ważna, jak uwaga dla dziecka. Wiesz, no po prostu chodzi o to, że trudno jest tak naprawdę dawać pełną uwagę dzieciom, jeżeli się nie ma uwagi na siebie. Oczywiście jest to o wiele trudniejsze, kiedy związek się rozpada, ale my nawet jak się związki rozpadają, nadal jesteśmy rodzicami. I dzieci potrzebują czuć, że rodzice w sprawach rodziców się dogadają i dziecko nie musi się tym zajmować. Więc może kiedyś się jeszcze spotkamy i poopowiadamy sobie o trudnych sytuacjach i o tym, czym nie obciążać siebie nawzajem i nie obciążać swoich dzieci. To naprawdę chodzi o to, że jesteśmy dorośli i możemy brać sprawy w swoje ręce, nie czekać, aż ktoś coś załatwia i działać tak, żeby to się poukładało bez względu na to, jak było kiedyś, bo decyzja zmienia przeszłość. A nasze dzieci wtedy oddychają z ulgą i widzą, że rodzice zajęli się sprawami dorosłych, a dziecko może się bawić i odkrywać świat. Ja jeszcze chciałem wrócić do tych mikromomentów szczęścia, bo tak chciałbym podzielić się swoim spostrzeżeniem do tego, że taki miałem gorszy okres w swojej karierze zawodowej i właśnie przyszedłem do ciebie z poradą i zaleciłaś mi to i pamiętam, jak wiele radości sprawiło mi to, że jednak te mikromomenty były i że one są, i że one są na wyciągnięcie ręki, że one nie są wcale aż tak bardzo daleko i wystarczy tylko przekierować, wyjść z tej łodzi podwodnej, która obserwuje tylko taki mały kawałek, jak ten peryskop, tylko można naprawdę głowę wyjąć i zobaczyć, że tam gdzie indziej jest szerszy horyzont. No wiem więcej, nawet to jest dla niektórych osób istotne. Można nikomu nie mówić, że się to robi. Aha, no tak. Można to robić dla siebie. Tak, to jest przecież bardzo intymne to, co ja teraz mówię. Zdecydowali, że wypełniam się radością coraz bardziej. Więc na pewno, jeśli zaczniesz to robić, to będzie działało i raczej nie będzie, jak nie zaczniesz. No dobrze, do tego jeszcze koherencja od czasu do czasu, czasami rano najlepiej. Koherencja koniecznie codziennie albo częściej i najlepiej rano. Najlepiej w ogóle o 5 rano, wiesz, ale nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Ja wczoraj akurat poszedłem spać o 4 i słyszałem te sikorki, które budziły na wiosnę, to było akurat fajne.
No tak, tak, położyłem się dość późno spać, ale nie wiem, mam taką znajomą, która kiedyś użyła takiego stwierdzenia, że to był zawał koherencji serca. Może ja tak użyję tutaj, ale rzeczywiście to brzmi bardzo, tak działa na moją wyobraźnię i że to może być zalew jakichś takich wspaniałych emocji, wdzięczności. Wtedy uruchamia się też synergia, różne okoliczności, które kiedyś wydawały się zupełnie przeciwne, łączą się ze sobą. Tak, Małgosiu, jest tak? To jest nasza percepcja, bo po prostu koherencja działa tak, że synchronizuje pracę mózgu i serca. I w naszym polu elektromagnetycznym jest coraz mniej zakłóceń, a nasz jakby system nerwowy jest, zmniejsza się stan zapalny systemu nerwowego, czyli nie jesteśmy już tacy pobudzeni. A jeśli spada to napięcie, to wtedy dopiero mamy dostęp tak naprawdę do tej części mózgu, która jest kreatywna, która szuka rozwiązań, która jest synergiczna i która łączy pewne rzeczy. I dopiero wtedy, kiedy obniżymy napięcie, mamy dostęp do dobrych decyzji. Więc koherencja robi dużo więcej niż tylko podnosi odporność systemu immunologicznego, tylko uruchamia też myślenie kategoriami rozsądku i serca. A bez tego nie ma dobrych decyzji, bo decyzje dobre muszą być oparte i na faktach, i na emocjach. Inaczej są albo zbyt racjonalne, albo zbyt emocjonalne. A teraz jeszcze skojarzyłem, że ponieważ szykujemy się też do takiego pikniku naukowego na Bielanach, który chcielibyśmy, żeby był właśnie dotyczył neurobiologii, czy neurologii, czy pracy mózgu, więc jesteś nieocenionym źródłem wiedzy, ale sięgamy też gdzie indziej i wyobraź sobie, że spotkałem człowieka, który robi koherencję, może nie używa tego, że to jest koherencja serca, ale używa takiego stwierdzenia, że robi koherencję, bo bada menadżerów wysokich szczebli, którzy mają podłączony taki sprzęt jak holter albo takie jakieś urządzenie, które bada funkcje bicia serca, tętna, temperatury i oni to robią cały czas online. Więc ci ludzie też mogą zapisywać swoje myśli, które tam, ale tylko to jest stricte naukowe, to nie jest wcale emocjonalne. On się zajmuje pewnie biofeedbackiem. Znaczy trzeba, no wiesz, bo może nie wszyscy wiedzą, że koherencja, badanie koherencji to jest badanie zmiennego rytmu serca i to jest normalne badanie medyczne, tak. które się przeprowadza. My tylko w tym ćwiczeniu koherencji serca uczymy się kierować myśli do naszego w kontakcie z naszym organizmem w taki sposób, żeby ta koherencja była określonej jakości. Czyli nie ciekawe by było wtedy zbadać tą koherencję, ale ona jest badana wielokrotnie i w tym Instytucie Matematyki Serca, jak sobie będziecie chcieli, możecie poszukać, są wykresy, widzimy jak to wygląda na wydrukach, co to daje, jak to działa na poszczególne organy, jak to działa na naszą skuteczność, na naszą decyzyjność. Tutaj nie było przestrzeni na to, żeby o tym mówić. Poza tym ja nie jestem naukowcem, ja jestem tylko osobą, która jest zafascynowana pewnymi mechanizmami i uczę się o nich po to, żeby no, poszerzać moje rozumienie świata i się nim dzielić, więc nie jestem ekspertem nie jestem kardiologiem, jestem ekspertem od swojej świadomości emocjonalnej i tym się dzielę. Ale niektórzy kardiolodzy właśnie odchodzą od takiego konwencjonalnego leczenia, chyba też zarzucają swoją praktykę lekarską i jednak po latach swoich doświadczeń mówią o tym, że medycyna konwencjonalna jest ważna, ale też jest coś, co trudno wytłumaczyć i co też funkcjonuje i się sprawdza. Podejście do leczenia się bardzo zmienia i podejście do medycyny się poszerza coraz bardziej. No, mam nadzieję, że dobrzy lekarze nie będą zarzucać swojej pracy, bo medycyna akademicka jest absolutnie niezbędna w sytuacjach takich krytycznych i dramatycznych, bez niej byśmy w ogóle sobie nie dali rady. Natomiast świadomość się zmienia i coraz więcej lekarzy, system wprawdzie nie jest taki sprzyjający, jak mógłby być, ale to pewnie już jest nieodwołalne. Coraz więcej lekarzy ma coraz większą świadomość i coraz szerzej sięgają po wiedzę spoza takiej ścieżki edukacyjnej, akademickiej, no ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że trudno jest wprowadzać nowości do programu nauczania w Akademii Medycznych, no bo nikt z nas nie miał odwagi pójść do szpitala, gdyby lekarze byli eksperymentatorami najnowszych trendów, więc sobie dajemy
spokój na razie z tym, ale róbmy koherencję serca, po prostu macie dostęp do tych ćwiczeń i sprawdzajcie, bo też zawsze tak mówię, że nie musicie nam wierzyć, ale sprawdźcie, czy to działa, czy nie. Po prostu sprawdźcie, czy jeśli będziecie szczęśliwi, to wasze rodziny będą szczęśliwe, czy wasze dzieci będą szczęśliwe, czy jak weźmiecie odpowiedzialność za dobre samopoczucie w swoje ręce, to będziecie lepsi dla swoich najbliższych i oni będą się bardziej cieszyć wami i sobą, czy też nie. I myślę, że to jest najważniejsze w tej ramie rodzice, dzieci. I to jest też dobra puenta chyba dla naszego spotkania. Tak właśnie poczułem teraz i pomyślałem, że już nic dodać, nic ująć i że dziękuję Ci, Małgosiu, za dzisiaj. Dziękuję Państwu, bardzo. Państwu dziękuję też, że wysłuchaliście tego, o czym rozmawialiśmy z Małgosią. I no cóż, to na pewno nie jest nasza ostatnia rozmowa, ale na pewno się jeszcze spotkamy. W to wierzę bardzo głęboko i wszystkim nam życzę spokoju, spełnienia i wyciągnięcia jakichś wspaniałych wniosków w tej całej sytuacji, w której się znajdujemy. Bo... Dużo życzliwości rzucę, życzę i cierpliwości i czułości dla siebie nawzajem. Dziękuję bardzo. Bielańska Akademia Umiejętności, Lab Life, Małgorzata Marczewska. Do zobaczenia. Pa. Dziękuję.